Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj odcinek kolejny z serii Rozwój duchowy w codziennym życiu i moja pasja i miłość psy. Tak jak Wam obiecałam, postaram się Wam pomagać w Waszych jakichś problemach, czy nawet drobnych z psami. Także teraz przejdę. Bardzo mi miło w ogóle, że tyle pisaliście, bo pod nagraniem, tym pierwszym odcinkiem bardzo dużo wpisów jest i Waszych pytań i postaram się na nie odpowiadać kolejno, tak żeby nie wszystko naraz, tylko odcinkami. Czyli dzisiaj na jedno z pytań takich ważniejszych, oczywiście postaram się na wszystkie odpowiadać. Tam pod tym pierwszym nagraniem jeszcze wspomnę, zaraz umieściłam link do sklepu internetowego z kagańcami właśnie tymi szerokimi. Nawet można zadzwonić do takiej osoby tam prowadzącej i też pomoże w doborze. Także tam są z wymiarami, z centymetrami, jak mierzyć, wszystko tam jest pięknie opisane. To jest dobry sklep, ja też tam kupowałam wiele rzeczy, także polecam. To nie jest mój, tylko mówię jako, że też go znalazłam. Bardzo dziękuję za wszystkie wpisy, które były pod tym nagraniem. Bardzo serdecznie dziękuję. I cieszę się, że Was interesuje ten temat. Iza na przykład. Dziękuję, Paulinko, za Twoje serce dla zwierząt i dla piesków. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo ważne pytanie zadał Robert. Robert napisał tak. Paulinko, dzięki za cenne informacje. Mam pytanie odnośnie szczepień psów. Czy naprawdę powinniśmy szczepić psy co rok? Czy po jednym szczepieniu pies nie nabywa takiej odporności na stałe? Pozdrawiam. Robercie, bardzo dobre pytanie. Ja miałam wiele psów. Tak jak już w pierwszym odcinku mówiłam, owczarki niemieckie. I zauważyłam jedną rzecz. Jeszcze 20 lat temu, 10 lat temu, te szczepionki, które były, one nie powodowały praktycznie skutków ubocznych. Pies praktycznie nie był ani apatyczny po tym, normalnie funkcjonował. Z czasem te szczepionki zaczęły być coraz bardziej wręcz niebezpieczne. Powiem Wam na przykładzie wyłącznie moich psów, to nie jest nigdzie przeczytane, skądkolwiek wzięte, czyli zasłyszane. Nie. To są na moich doświadczeniach z moimi psami, to co przeszłam i to co się działo po szczepieniach, jak jest związane ze szczepieniami. Pierwsza rzecz. Biała, kiedy była szczepiona, pierwsze szczepienie, ona chyba miała pół roku, no już teraz nie pamiętam, na wściekliznę. Pierwsze szczepienie na wściekliznę. Dosłownie z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej apatyczna, smutna, taka osowiała, wręcz w pewnych momentach już przestała pić nawet, nie chciała jeść, pić, chodzić, nic. Dostała szoku anafilaktycznego. Dostała szoku anafilaktycznego od szczepienia na wściekliznę. Natychmiast pojechaliśmy do weterynarza, no, weterynarz był zaskoczony, wdrożono leczenie, tak naprawdę przez kilka tygodni walczyliśmy o jej życie. Po szczepionce na wściekliznę. Ma normalnie w książeczkę wpisane, że po prostu jej nie wolno szczepić na wściekliznę, bo jest po prostu no, uczulona, tak, na ten jakiś składnik tego szczepienia, bo wręcz lekarz weterynarz, to z kilkoma konsultowałam, także alergologiem, że przy tak silnej reakcji każda kolejna jest jeszcze silniejsza. Więc skoro ta pierwsza dawka prawie ją zabiła, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolejna by ją zabiła. Kolejna rzecz. Inny mój pies do pierwsze szczepienia, te podstawowe, przeszedł gładko. Bardzo gładko, bez żadnych problemów. Nie miał żadnych alergii, żadnych uczuleń, żadnych problemów ze skórą, nic kompletnie. Drugie szczepienie na te zakaźne choroby wszystkie, ten taki kombo tak zwany,
zaraz jak tylko pies wyszedł z lecznicy, już po szczepieniu, gdzie był zbadany przed podaniem, był całkowicie zdrowy, już zaczęła się gryźć w tym miejscu, gdzie było podane to szczepienie. Dosłownie się gryzła, tak jakby dosłownie chciała to wygryźć. Pojechaliśmy do domu, to gryzienie non stop. Dzwoniłam do weterynarza, weterynarz mówi, że czasami taka rumień może powstać po takim szczepieniu, żeby się tym za specjalnie nie przejmować, ale obserwować. No dobrze, ale minął dzień, drugi, trzeci, piąty, a ona dosłownie sobie cały plac wygryzła. Plac, dosłownie do łysej skóry. No pojechałam do weterynarza, mówię, proszę pana, no coś jest nie tak. Oczywiście, że weterynarz stwierdził, że jest alergikiem. Ja mówię, proszę pana, ona nie była żadnym alergikiem. Jadła wszystko. Nie było żadnych problemów. Mówię, po tym szczepieniu to się stało. Oczywiście lekarz no, wdrożył tam leczenie antybiotykami. Średnio w ogóle pomogły. Jak zaczęła dostawać sterydy, sterydy tak, wyciszyły to. Ale jak tylko przerywała branie sterydów, od nowa wszystko powracało. Pojechałam, znalazłam weterynarza alergologa. Pojechaliśmy. I pani weterynarz po prostu ją zbadała, stwierdziła, że jest alergikiem, to ciężkim. Ja proszę pani, ale ona nie była. Nic nie było, nic się nie działo, kompletnie. I mówię, że to dokładnie się zadziało w momencie podania szczepionki. Czyli zobaczcie, pierwszą jakąś przeszła. I ja mam wrażenie, to co się Rafał zapytałeś, moje osobiste, bo według przepisów pies powinien być szczepiony, te podstawowe, obowiązkowe. Wścieklizna obowiązkowo jest co rok, a później te doszczepiania kolejne są nieobowiązkowe. Zalecane, ale nieobowiązkowe. One chyba są zalecane, znaczy zależy od weterynarza, bo niektórzy weterynarze mówią, że co roku, inni, że co 3-4 lata. Ja osobiście po tej całej sytuacji, pies jest do tej pory w leczeniu, i to jest, po prostu stała się alergikiem. Po prostu. I teraz jest kwestia taka. Ja osobiście powiedziałam, że ja więcej psa nie zaszczepię. Sorry. Jeżeli po prostu będę szukała jakichkolwiek alternatyw, czegokolwiek, żeby jak najmniej szczepić, albo nie wiem, no trzeba, jeżeli ktoś z Was jest weterynarzem, jest lekarzem, jest kimś, kto się zna na tym, jeżeli znacie jakieś szczepionki, no bo te podstawowe w tym pierwszym roku, które trzeba podać, bo jest obowiązek, jeżeli znacie nazwy tych leków, które są w miarę bezpieczne, proszę Was, pod tym nagraniem napiszcie to. Podzielcie się tą wiedzą, żebyśmy my mogli chronić też własne psy. Wracając do odpowiedzi, Rafale. W innych krajach nie ma obowiązku szczepienia na wściekliznę co roku. W Polsce tak jest. Nie ma takiego obowiązku. Tam chyba jest, zależnie od kraju, jest co drugi, co trzeci rok. I tutaj ja też się skłaniam ku temu, o co zapytałeś, że kiedy pies dostaje tą pierwszą szczepionkę, on po prostu nabywa tej odporności. I że nie trzeba tego co roku, co dwa powtarzać. To jest moje osobiste zdanie. Moje. Po tych wszystkich sytuacjach, które zaistniały, osobiście, jeżeli będę miała jakiegoś psa nowego, to właśnie postaram się znaleźć jak najdelikatniejsze, łagodniejsze szczepienia na te podstawy, które musi pies mieć. Ewentualnie później nie będę szczepiła, jeżeli nie będzie obowiązku. I jeżeli ktoś z Was jest znowu też, zna się trochę na przepisach prawnych, jeżeli jest jakiś przepis, który możemy wykorzystać, żeby nie musieć szczepić tych psów później już, żeby ich nie obciążać, proszę też napiszcie, jaką formułę, na jakie artykuły prawne się powołać. Bardzo proszę Was, opiszcie dla nas, dlatego, żebyśmy mogli chronić własne psy. Tutaj myślę, że chyba no, tylko jakieś petycje i prośby, ale to by musiało być bardzo masowe, o zmienienie tego prawa, żeby nie trzeba było tyle szczepić. Poza tym nie byłam tak zwanym antyszczepionkowcem, ale
Znam bardzo wiele osób, zwłaszcza mam, które do mnie dzwonią i właśnie mówią, że miały dzieci zupełnie zdrowe, a po szczepieniu wręcz były autystyczne. I to są wręcz mamy też, które pracują na przykład w szpitalach. Więc to też są osoby, które niekoniecznie wierzyły w takie rzeczy, ale nagle wierzą. Bo po prostu widzą, co się stało z ich dziećmi. Z ich własnymi dziećmi. I tu mam bardzo duże podejrzenie osobiście, że te szczepionki również dla psów też są w jakiś sposób tak mocno, nazwijmy to, zmodyfikowane, że również są szkodliwe dla psów. Bo osobiście, tak, ja mam psy od 9 roku życia. Cały czas mam psy. I dawniej, znając też inne osoby, które mają psy, nigdy nie było czegoś takiego. No poza tym jest jeszcze jedna kwestia, no nie ukrywajmy. Zanieczyszczenie środowiska też na pewno wpływa, tak samo jak na ludzi, tak samo i na zwierzęta, że są coraz bardziej wrażliwe na wszelkie alergeny. Szybciej się uczulają. Ale nie zmienia, moje zdanie jest takie, nie zmienia postaci rzeczy, że podejrzewam osobiście, że te szczepionki są coraz, taki skład mają, że są coraz niebezpieczniejsze. I to jest moje zdanie. Także tu bardzo proszę Was o pomoc, o Waszą wiedzę, o podzielenie się, jak możemy chronić własne psy, co możemy jeszcze robić, jakimi szczepionkami możemy szczepić, które są stosunkowo bezpieczne. Także tu przede wszystkim o to Was proszę. Także kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że piszecie, zadajecie pytania, za to, że subskrybujecie, bo dzięki temu macie powiadomienia, jak są kolejne nagrania i zachęcam Was wszystkich. Oczywiście będą kolejne odcinki, także zapraszam do komentowania, piszcie na dole w komentarzach Wasze pytania. To, co chcecie się dowiedzieć. Stopniowo postaram się w miarę systematycznie robić takie nagrania. Mam nadzieję, że taki plan mam, że 2 razy w tygodniu, po to, żeby odpowiadać na Wasze kolejne pytania. Także postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć stopniowo. Także zapraszam Was serdecznie, dziękuję i wszystkiego dobrego.